Dzisiaj jest 15 dzień kwarantanny, moi drodzy. Dzień dłużej niż powinienem tutaj w ogóle siedzieć, więc jutro wychodzę na zewnątrz. Dzisiaj jest 2 kwietnia, czwartek, chyba czwartek. Na kwarantannie zupełnie jakby tracisz rachubę dni w tygodniu. Jutro wychodzę na zewnątrz. Nie wiem, jak to zrobię. Wezmę ze sobą smycz i będę udawał, że mi pies uciekł i że go szukam chyba. Ale mnie nie zatrzymają. Dobra, chodźmy do zewnątrz. Musimy zmierzyć temperaturę. A dzisiaj mamy 36,2. Czyli dosyć chłodny dzisiaj jestem. Może pójdę jednak coś zjem. Dobra, koniec. Troszeczkę popracowałem na komputerze, załatwiłem wszystkie sprawy, które sobie przygotowałem wczoraj na dzisiaj, żeby załatwić i dopełnić. I co fajniejsze, super wiadomość, udało mi się sprzedać drona. Dwa odcinki temu wystawiałem niektóre swoje przedmioty na aukcję i udało mi się sprzedać już 2 rzeczy, a dzisiaj właśnie zapakowałem drona do pudełka i jutro, jak mi się skończy kwarantanna, idę wysłać do paczkomatu. A teraz najwyższa pora, żeby usiąść i zacząć montować film, bo jest 12 i do tej 18 mam nadzieję, że się wyrobię, żeby go wypuścić. Więc przez chwilę będzie nudno chyba. No to do dzieła. Oszukał mnie system dzisiaj. Kazali mi siedzieć w domu, a nikt nie przyjechał. I równie dobrze mogłem sobie wyjść tego 15, bo dzisiaj jest 15 dzień i w sumie to nie powinienem tutaj siedzieć i wprowadzono mnie w błąd. I teraz siedzę na balkonie i korzystam z ostatnich promieni słońca dzisiaj. Nie udało mi się dzisiaj zbyt dużo zrobić jeszcze do tej pory, ponieważ montowałem film, który wypuszczę za chwilę. I tak już troszkę będzie po czasie, bo już właśnie powinien teraz być emitowany, a dopiero jest renderowany, więc będzie dzisiaj wieczorem dopiero, tak około 20. A dzisiejszy odcinek będzie troszkę spóźniony z tego względu, że musiałem jeszcze w międzyczasie nakręcić dla chłopaków z Kultury Upadłej sztuczkę, która będzie emitowana dzisiaj podczas ich live'a bodajże, albo audycji, którą przygotowują, a będą ją puszczać w czasie kwarantanny w każdy czwartek o godzinie 20 bodajże na Facebooku Kultury Upadłej. Szczęścia i nieszczęścia, deszcz radości i deszcz nienawiści. Nie jest to, szanowni państwo, Wisława Szymborska. Uwaga, mamy telefon. O, telefon do studia. Łączymy się. Sekundę. Chodźcie, zobaczycie. Dobrze, szanowni państwo, w związku z czym, jeżeli został wymieniony pan Ząbek specjalnie dla was teraz, trik w jego wykonaniu. Uwaga, uwaga, po niemiecku Achtung, po angielsku watch out, po czesku pozor, a po polsku uwaga. Uwaga, dokładnie tak. I Ewa Drzyzga. Eins, zwei, drei. Jest tam ktoś? Halo? A, jesteście, dobra. No, to ja, pan Ząbek. Za chwileczkę wykonam dla was specjalnie numer. Prosto z dzikiego wschodu. Rosyjska ruletka przy pomocy takerów. Iha! Do zobaczenia już za tydzień. Szanowni państwo, za nami występ pana Ząbka. Brawa. Wiadomo, że rzęsiste, ale jak i prowadzący, takie brawa. Tymczasem chwila przerwy muzycznej chyba. Czyli w ten sposób mogłem sobie wyjść na chwileczkę z domu do studia
studio Kryzys Zagrożenia 100% Live, które prowadzą moi przyjaciele Melon i Igor z zespołu Kultura Upadła. Jest to jeden z fajniejszych zespołów, jaki w życiu słyszałem, a na pewno dobrze wypadają na koncercie, bo wokalista tak daje z siebie dużo energii, że na jednym z ostatnich koncertów dostał zawału i przyjechała po niego karetka. Redaktorzy właśnie sobie poszli na papierosa, więc ja myślę, że dzisiejszy dzień też możemy zakończyć, ponieważ nic się nie wydarzyło. Przez cały dzień montowałem film dla was i dla nich, tą sztuczkę, którą właśnie widzieliście. A swoją drogą, to wczorajsza sztuczka, którą wrzuciłem na TikToka, ma właśnie 1 000 000 wyświetleń. Mój pierwszy 1 000 000. Z tego wynika, że przynieśliście mi szczęście. Super, dziękuję wam serdecznie. Słuchajcie, powiem tak jakby w 3 słowach jeszcze może coś na temat tej kwarantanny. Po pierwsze, zostałem zrobiony przysłowiowego chuj. Ja zostałem dzisiaj w domu, ponieważ pan policjant powiedział, że być może tu przyjedzie. Znaczy nie być może, tylko że przyjedzie i będzie do mnie dzwonił, więc nie wyszedłem z domu, bo dzisiaj dzień 15, a okazało się, że pana policjanta dzisiaj nie było i po prostu siedziałem tutaj na daremne. Ale chciałbym wam powiedzieć, co się wydarzyło w ciągu tych 14 dni. Miałem z jeden kryzys na pewno, jak nie dwa. To był chyba czwarty albo piąty dzień kwarantanny, gdy moja euforia z powrotu do Polski i z pobytu w domu zaczęła lekko opadać. Nawet bym powiedział, że chyba dosyć mocno mi doskwierała. Ale zasadniczo jakoś ten czas mi szybko zleciał. Znaczy, nie wiem czy szybko, bo czuję, że to jest tutaj wieczność. Przez to, że robiłem te filmy, to one zajmowały mi większość czasu. Nie miałem zbyt dużo momentów takich na nierobienie niczego. Raczej czułem, że jestem w takim lekkim niedoczasie, w lekkim stresie, że muszę wstać, szybko montować film, tworzyć nowy materiał na kolejny dzień. Powiem szczerze, że zmęczyło mnie to troszeczkę. I zresztą zauważyliście, że vlogi z początku tygodnia wyglądają zupełnie inaczej niż z końca tygodnia. Być może są ciekawsze, być może są, znaczy na pewno są inne, są bardziej tematyczne. Z początku tygodnia były techniczne, było tam więcej zabawy kamerą, światłem, kompozycją, a teraz jest więcej gadającej głowy, ale to też jest super, bo dzięki temu uczę się mówić do kamery. Mówienie do kamery jest, myślę, że troszeczkę trudniejsze, ale do nauczenia. Do nauczenia i myślę, praktyka czyni mistrza. Im się więcej mówi, tym przychodzi to z większą łatwością. No i ja to widzę. Zdradzę wam mój jutrzejszy plan. Chciałbym wcześniej rano wstać i pójść do miasta, ponieważ chciałbym nakręcić przy odrobinie szczęścia, jak będzie fajne światło, chciałbym nakręcić Wrocław. Ulicę Wrocławia przy pomocy drona i to będzie chyba mój ostatni filmik z serii Kwarantanna. Myślę, że moja mama będzie bardzo ubolewała, że ta seria się kończy, ponieważ jest moją najwierniejszą fanką i z zainteresowaniem ogląda to, co u mnie słychać i co się u mnie dzieje. Ale nie przejmujcie się, nie znikam, ponieważ po pierwsze, jak wspominałem, że startuję z nowym kanałem, na którym będą treści dla młodszej publiczności i teraz będę w najbliższych dniach tworzył tam materiał, ale oprócz tego mam jeszcze cały dysk z Maroka. Będą to 3 filmy przynajmniej z Maroka, jak również mam jeszcze zeszłoroczne filmy o śmietnikach wrocławskich. Ukaże się film o tym, jak zrobić pokaz uliczny. Mam nadzieję, że nie spocznę na laurach i że nadal będę aktywnie spędzał najbliższe dni tworząc materiały na mój kanał. I mam nadzieję, że ten kanał w końcu się jakoś rozrośnie, ale na pewno chciałbym teraz spędzić kilka dni na chillaucie, na nierobieniu niczego albo na robieniu czegoś, ale bez tego poczucia, że muszę robić, że raczej chciałbym po prostu robić to z przyjemności i z potrzeby tworzenia niż z tego, że sobie założyłem, że przez 14 dni będę wypuszczał vlogi. Z drugiej strony jest to taki mały sukces, który sobie mogę odhaczyć. Zrobiłem, doświadczyłem, przeżyłem. Mm.
Moi drodzy, 36 i 73. Czyli oficjalnie przez 14 dni tutaj pobytu w domu nie miałem ani razy gorączki, nie kaszlę, nie bolą mnie mięśnie, nie mam dreszczy i czy tam, nie wiem, nie straciłem węchu ani powonienia, więc oficjalnie oznajmiam, nie jestem chory na koronawirusa, można mi przybijać piątki w rękawiczkach i możemy spotkać się najlepiej online. No dobra, moi drodzy, było mi strasznie miło spotkać się z wami. Cieszę się, że część z was towarzyszyła mi przez te 14 dni, podglądając, czym się zajmuję i co robię. Mam nadzieję, że te vlogi przybliżyły nas, że bardziej mnie poznaliście. Nie zostaje mi nic innego, jak pożegnać się z wami. Niech się dzieją cuda i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, w innych moich seriach. Na razie!